Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Dorotą, której pasją są anioły. Robisz anioły, dekorujesz wnętrza, również w anielski sposób, ale powiedz, skąd to się wzięło, kiedy to się zaczęło? Tak, dekoruję wnętrza w tej chwili też jakby poniekąd dzięki aniołom. Anioły mają tą cechę, że łączą ludzi, więc dzięki aniołom poznałam ludzi, którzy okazało się mają piękne wnętrza do dekorowania. Więc oprócz tego, że powiesili moje anioły na swoich ścianach, okazało się, że potrzebują jeszcze udekorować te ściany. Ale wracając do aniołów, i pewnie chciałbyś zapytać, skąd się wzięła ta pasja anielska. To się zaczęło 20 lat temu i ja myślałam, że to będzie taki epizod tylko w moim życiu, bo na plaży, pewnego dnia na plaży, będąc na urlopie, znalazłam dwa kawałki drewna. I w tych kawałkach znalazłam anioła. Skrzydła były osobno, korpus z twarzą wręcz, bo był rysunek twarzy również na tym takim wypukanym przez morze kawałku drewna. Jak się okazało, jak złożyłam oba kawałki, to okazało się, że jest kompletny anioł ze skrzydłami. Skleiłam tego anioła, troszeczkę tylko podmalowałam i powstał piękny anioł. Podarowałam przyjaciółom, no i potem było zapotrzebowanie na drugiego, trzeciego i tak zrobiłam pierwszą dziesiątkę, a potem już zaczęłam szukać sama na własną rękę w Tartaku, wtedy mieszkałam na wsi i miałam niedaleko zaprzyjaźniony Tartak i tam chodziłam i zbierałam kawałki drewna. Okazało się, że w każdym kawałku drewna jest zaklęty anioł. Ukryty anioł. Wystarczy tylko odrzucić tą część niepotrzebną i doszukać się tak i wydobyć tego anioła. No i zaczęłam od małych aniołów, a w tej chwili mój największy anioł, którego właśnie aktualnie widziałeś, robię 4-metrowej wielkości z potężnego pnia topoli. A jak ty to robisz, że widzisz w tym drewnie coś? To moje widzenie i ten mój dialog z drzewami zaczął się już w dzieciństwie. Zawsze drzewa robiły na mnie duże wrażenie. Nawet jako dziecko myślałam, że to drzewa robią wiatr. Wiatr to jest też świetny temat, dlatego że też jestem człowiekiem wiatrem, jak niektórzy przyjaciele mówią, że jestem wiatrem, a rzeczywiście kocham wiatr i wszelką formę manifestowania się wiatru. I drzewo jest taką cudowną formą, która reaguje i współgra razem z wiatrem. Tańczy razem z wiatrem. Ale jako dziecko, już wpatrując się w rysunek drzewa, obojętnie czy to było na meblu, czy to było na jakiejś surowej desce, zawsze widziałam tam głębię, zawsze widziałam tam taki ukryty świat. Twarze ludzi, widziałam całe pejzaże, smoki, zwierzęta. To było fascynujące. I tak właściwie zostało do dzisiaj. Każda deska mnie fascynuje, sęk, każdy rysunek, obojętnie na jaki gatunek drzewa weźmiemy, fascynuje mnie. Już ze mną rozmawia taki kawałek drzewa. A tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy, to jest Jarków. Tak, jesteśmy w Jarkowie. Jesteśmy u moich przyjaciół, którzy prowadzą gospodarstwo. Kiedyś to było gospodarstwo agroturystyczne, w tej chwili mają plantację aronii i są pochłonięci tylko i wyłącznie aronią. To jest 20 hektarów aronii. I z tej aronii produkują dżemy, nalewki i tak dalej. Wszystko, co jest dobre dla zdrowia. I można powiedzieć, że to jest taka magiczna góra anielska. Bo sami gospodarze bardzo się interesują aniołami, zbierają anioły i stąd właśnie powstał pomysł przerobienia obory, zwykłej obory, na galerię anielską, którą nazwano oborą anielską. Zaczęło się od tego, że Ania zbierała anioły i ta kolekcja była już tak duża, że się nie mieściła w mieszkaniu, więc stąd pomysł. No ja pomagałam tworzyć tą oborę anielską. I tam jest mieszanka. I tam wiszą też moje anioły, ale aniołów, nie tylko, w sąsiedztwie innych aniołów. No i mieszanka aronii i aniołów, tak. Jakoś tak bardzo pasuje do siebie ta aronia aniołów.
wspaniały razem z aronią. A jest to szczególna aronia, bo jest to aronia zbierana ręcznie, ze śpiewem na ustach, a nad głowami zbierających unoszą się anioły. Stąd tyle zamówień z całej Polski, bo widziałem co chwilę telefon i zamówienie. Tak, rzeczywiście ta aronia wyrusza na całą Polskę, żeby nie powiedzieć na cały świat. Mhm. Jest rzeczywiście wyjątkowo dobra. Jesteśmy w Galerii Anielskiej Ani i Mirka Lechów. Wcześniej była tu obora. Zwykła stara obora, dom ma ponad 100 lat. I to wnętrze długo, długo służyło jako obora, potem jako składzik, mały magazyn, a w tej chwili, ponieważ kolekcja Ani ciągle się powiększała, wpadli na pomysł, żeby to miejsce przeznaczyć na Galerię Anielską. I tutaj zamieszkały anioły wytwórców z całej Polski i nie tylko. Moje też tutaj wiszą. No a ja mam tutaj swój skromny wkład, jeżeli chodzi o wystrój wnętrza. Wymalowałam tutaj fragment nieba na górze, ponieważ tutaj wszystko było bardzo świeże, nowe. Były gipsy, więc nadałam temu charakter troszeczkę taki kamienny, troszeczkę postarzyłam. Tutaj to wejście. Też zrobiłam takie imitacje kamienia. Meble znaleźliśmy na strychu, które pieczołowicie odnawialiśmy. A tutaj są meble, które są pomalowane tylko na biało i przetarte. Kolekcja ciągle się powiększa. Będzie drugie piętro wkrótce. No tutaj widzimy, że aronia bardzo dobrze funkcjonuje razem z aniołami. Anioły opiekują się bardzo aronią. Kto wie, może tutaj też tak samo degustują, może tutaj się odżywiają tą aronią, jak nie widzimy, nie wiem. Ale tutaj jest miejsce do degustacji aronii. Czyli to jest ta aronia właśnie ekologiczna z tych 20 hektarów, które znajdują się za oborą anielską. 600 metrów nad poziomem morza. Aronia jest zbierana ręcznie, ze śpiewem na ustach, dosłownie. A co jeszcze oprócz aniołów robisz? No oprócz aniołów robię wnętrza. Jak już ci opowiadałam, robię wnętrza, robię malarstwo iluzoryczne na ścianach. I też to się zaczęło z pomocą aniołów. Bo anioły mają tą też taką kapitalną cechę, że łączą ludzi. No więc dzięki aniołom poznałam osoby, którym dekoruję teraz wnętrza. Wyjeżdżam do Austrii, byłam też w Portugalii. Czyli na zamówienia zagraniczne. Tak, tak. W Polsce też dekoruję ściany i różne. Bo oprócz malarstwa iluzorycznego używam też tynki ozdobne różne. Tadelakt, glinki. Różne. Postarzam ściany, które wyglądają jak stare, takie zabytkowe tynki. Dobrze, to przypomnij, czym jest tadelakt. Tadelakt to jest też glina, to jest glida, mieszanka wapna z gliną, specjalna mieszanka. Ale kolor jest ważny? Kolor? Kolor możemy uzyskać poprzez pigmenty, ale także możemy uzyskać kolor, jaki chcemy. Jest to bardzo, bardzo wdzięczna masa. Tynki, wykańczanie wnętrz, malarstwo to iluzoryczne. Ale to jest taka moja nowa pasja. O co chodzi właśnie z tymi iluzjami? Po co te iluzje stwarzać na ścianach? Pierwsze moje malarstwo iluzoryczne powstało na tarasie, który miał charakter troszeczkę klaustrofobiczny. Taras był dość duży, tak jak tutaj, na którym siedzimy, natomiast otoczony był ścianami. Więc na jedną ze ścian otworzyłam. Namalowałam drogę w perspektywie, która znika w tle, znajduje się zamek, brama, taka troszeczkę jak z Grecji, bo posługiwałam się zdjęciami krajobrazu greckiego. Kamieniczki. W momencie, kiedy siedzimy na takim tarasie i patrzysz na ścianę, no to ta ściana jest taką granicą. Granicą, taką nieprzyjemną barierą, murem i koncentrujesz się na tej ścianie. Natomiast
w malarstwie iluzorycznym wchodzisz w głąb. Znaczy, siedząc tutaj, twój wzrok wędruje gdzieś tam w przestrzeni. Jest to przestrzeń, którą ja otwieram po prostu przestrzeń na ścianie. Czyli jeżeli mamy zamkniętą przestrzeń, no to chodzi o wrażenie, że jest wielokrotnie większa. Tak, tak, czyli jest wielokrotnie większa. Ale uzyskuje się to dzięki perspektywie, czyli dzięki temu, że wymalujesz krajobraz czy architekturę w perspektywie. Czyli no raz udało mi się uzyskać świetny efekt, bo kafelki, które były dwukolorowe, ja przedłużyłam, wchodząc na ścianę, narysowałam je w perspektywie, oczywiście z prawdą perspektywiczną, prawda? Mhm. Tam była w perspektywie to było rozrysowało i stwarza fantastyczne wrażenie przedłużenia tej płaszczyzny, ta płaszczyzna wchodzi w ścianę. Zupełnie do złudzenia wygląda, jakby był przedłużona płaszczyzna, przedłużona podłoga, a tam jeszcze się dzieją różne rzeczy, bo tam stoją donice z kwiatami, tam jest jeszcze barierka, tam jest niebo, dalej jest pole, chmury i tak dalej, i tak dalej. Jest to kapitalny efekt. No to mówiłaś o rzeźbionych aniołach, a tutaj masz taki odlew, tak? A tutaj jest aniołek ceramiczny. Anioły ceramiczne też robię od czasu do czasu, bo ceramika też bardzo mnie fascynuje i to też jest świetne tworzywo. Wcześniej robiłam więcej rzeczy z ceramiki. Robiłam dużo form użytkowych i projektowałam nawet dla takiej firmy polsko-niemieckiej. Projektowałam różne użytkowe przedmioty z ceramiki. I kocham ceramikę równie mocno jak drewno. A jeśli chodzi o powierzchnie wewnętrzne, czyli wykończenie wnętrz, też robisz czasami wypukłości różne, czy tylko koncentrujesz się na tak, czasami posługuję się różnymi masami, tynkami ozdobnymi, masami akrylowymi albo na bazie mineralnej. Wykorzystuję na przykład trawertyn, to jest taka masa na bazie mineralnej, takiej w składzie, w której znajduje się trawertyn. Posługuję się szablonami, które sama robię i czasami uzyskuję ten efekt również wypukłości. To może być na przykład kamień zupełnie naturalny, któremu nadaje formę taką właśnie przestrzenną. On wychodzi troszeczkę. Także czasami rzeczywiście posługuję się masą, żeby uzyskać ten efekt 3D plus jeszcze to malarstwo iluzoryczne. Także wtedy mamy już zupełną głębię, wrażenie, uczucie głębi. Czyli jakby ktoś chciał swoje wnętrze mieszkania zamienić na coś pięknego i przestronnego, to jak najbardziej wchodzisz tak. I pomysłów masz od razu tak. Mnóstwo. Tak, z takiej kawalerki, załóżmy 30-metrowej, można zrobić salon 150 metrów kwadratowych, prawda? Albo nawet jeszcze więcej, bo możemy każdą ścianę poszerzyć, sięgając po malarstwo iluzoryczne. Efekt jest świetny, naprawdę. Dobrze, to dziękuję za kopalnię pomysłów artystycznych. Dziękuję. Dziękuję.